Wystawę, którą mają Państwo okazję oglądać, przygotowali studenci, a raczej absolwenci Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jesteśmy grupą młodych przyjaciół, z których każdy z nas przedstawia tak naprawdę inną dziedzinę, zajmuje się innymi tematami i tworzy w różnych technikach. W tym momencie na tej wystawie prezentujemy prace wykonane w technikach graficznych. Jest to tradycyjna technika linorytu, jest to akwatinta oraz akwaforta, a także offset, w którym działają moi przyjaciele. Ponadto na tej wystawie znajdują się również lampy ceramiczne oraz formy użytkowe wykonane przez moją przyjaciółkę. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z wystawą i do wspierania młodych artystów. Moje prace są częścią dyplomu artystycznego, który reprezentowałam w tym roku. I na nich znajdują się części lalek, które sfotografowałam. Następnie ułożyłam w programach graficznych różne kompozycje i wykorzystałam to do stworzenia grafiki artystycznej w technice akwatinty. Jest to tradycyjna technika druku wklęsłego, która polega na zabezpieczeniu blachy, późniejszym przeniesieniu obrazu i wytrawieniu blachy, która jest zabezpieczona specjalnym werniksem. Sebastian Laszczyk. Jest to mój kolega, który również jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wykonał dyplom artystyczny z grafiki, składający się z prac z różnych technik, między innymi techniki akwatinty i akwaforty, która reprezentuje współczesny dans macabre, czyli taniec śmierci. Widać na nich ułożonego kościotrupa w różnych pozach i rozmyśla nad życiem, nad współczesnością, nad tym, co nas spotyka w swoich pracach. Jego działania artystyczne nie ograniczają się tylko do tego, bo również w technice linorytu podejmuje działanie abstrakcyjnych form, które skrzętnie układa w swoich pracach i wykonuje duże kompozycje, multiplikując elementy. Ponadto w technice druku offset wykonał również trzeci cykl prac, również bardzo ciekawy, wykorzystując manekiny, które układał w różne formy. Z bliska wydaje się to abstrakcyjną wizją, jednak odchodząc kawałek od pracy, możemy dostrzec tam wyszczególnione elementy. Prace pana Mikołaja Gerlaka są również częścią dyplomu artystycznego. Opowiada w nich o swoich przeżyciach z dzieciństwa za pomocą przedmiotów, które towarzyszyły mu od wczesnych lat. Pan Mikołaj zajmuje się muzyką, zajmuje się filmem i nawiązuje do tego właśnie poprzez kolor, poprzez użyte środki wyrazu, a także umieszczenie tych przedmiotów. Jest to sentymentalny powrót do rzeczywistości lat 90. Pani Ania Stec wykonała piękny dyplom form użytkowych, głównie lamp, wykonanych w technice ceramiki. Wykorzystuje glinę ceramiczną do tworzenia wyrafinowanych kształtów, fantazyjnych form, które w ostatecznym formacie naprawdę przy oświetleniu wyglądają fantastycznie i stanowiłyby piękne uzupełnienie wnętrz. Jej praca była żmudna, długotrwała, ponieważ praca z gliną ceramiczną wymaga dużej precyzji, ale efekt końcowy jest zaskakujący.